Witam serdecznie wakacyjnie, letnio wszystkich, którzy chcą, mogą, mają czas i życzenie spotkać się ze mną w dzisiejszym podcaście z serii Za krótko. Jak Państwo wiecie, często tak nawiązuje, że różne rzeczy mnie denerwują. Ale skoro mamy jeszcze lato, to opowiem dzisiaj o jednej... E, która między innymi, jednej z tych rzeczy, która między innymi yy, denerwuje mnie, a zyskuje sobie znaczne miejsce w doniesieniach medialnych. Chodzi o co? o tak zwane paragony grozy. Tak, proszę Państwa, paragony grozy, taką nazwę. W okresie wakacyjnym yy, mamy pandemię, wysyp, obecności tego terminu, tego pojęcia w mediach co najmniej internetowych. Z Jednej strony mnie, jak mówię, te rzeczy denerwują, z drugiej jednak mimo wszystko trochę śmieszą. E, oczywiście dla jasności są one te paragony grozy tematem nie tylko w wakacji, ale również w okresie świątecznym, czy w czasie tak zwanych ferizmowych, kiedy to rodziny z dziećmi, albo bez dzieci, pary, niekoniecznie wcale rodziny, wyjeżdżają do różnych kurortów na wypoczynek. Chciałoby się powiedzieć po staropolsku do wód. Ale to nie o wody chodzi. Dlaczego mnie to mianowicie denerwuje? Ano raz. Raz dlatego, że za pierwszym razem można się było na takie doniesienie dziennikarsko-medialno-facebookowe nabrać że ktoś gdzieś w jakiejś restauracji, której właścicielem jest tak zwany, i tu powinienem to użyć w cudzysłowie, Janusz Biznesu, zamówił coś i nie zauważył, że drobnym druczkiem dopisane były w karcie dań różne koszta, których gołym okiem nie widział. Takie często y, mamy podobno w umowach z bankami takie rzeczy. Ale to, że temat jest dalej ciągle eksploatowany, nie oznacza, oznacza właśnie, że nie chodzi o takiego pojedynczego tak zwanego biznesmena, który żeruje na naiwności klienta. Nie, nie, nie czarujmy się, że tak jest. Nie, bo nie jest to bajka o czarach. Sam czasem korzystam z restauracji. Lepszych czy gorszych. Ceny w nich są różne: wysokie albo niskie. Posiłki są dobre albo niedobre. Nawet w tym roku zdarzyło mi się korzystać z restauracji wcale nie taniej, gdzie nie był posiłek zbyt dobry, a potem brzuch mnie bolał. Ale w zasadzie zawsze na karcie dań napisana jest mniej więcej prawda. Bywa tak, że dania do konsumpcji są tańsze, ale napoje droższe. A jak się poje ostrego, to trzeba kupić duży napój i zapłacić więcej. Okej. Okay. Niemniej wszystko nadal jawnym jest. Nie wiem, gdzie stołują się dziennikarze, czy wszyscy te tak twór, zwani twórcy treści, upubliczniający owe paragony, o których tu mówię. Nie wypowiadam się też na temat tego, czy dania w restauracji powinny być tańsze czy droższe. Pewnie powinny być tańsze. Rozumiem, że jeśli ktoś przyjdzie z całą rodziną i zje duży obiad złożony z dwóch dań, i deseru, i jeszcze szczeli sobie piwko, to i rachunek mały nie będzie. Ale bądźmy rozsądni. Wydaje mi się, że rzeczona akcja z paragonami to po pierwsze kaczka dziennikarska z tym, że dziennikarze bawią się brzydko, bo znacząco negatywnie wpływają na renomę restauracji, barów czy innych punktów obsługi gastronomicznej. Niekoniecznie dużych przedsiębiorców. W związku z tym mogą owym lokalom spadać obroty. W związku z czym ceny ze względu na koszty stałe, lokal, obsługa, inne idą w górę. W związku z czym klient jeszcze bardziej boi się przychodzić do takich miejsc, bo robi się drogo. O spirali nie będę pisał. Kampania rozpętana w ten sposób może jedynie wpłynąć na podniesienie się obrotów supermarketów. Szczególnie tego z pewnym żuczkiem w nazwie lub też ze sklepu z gadem albo płazem, bo się nie znam, yy, którego pocałowanie w bajkach może go, a raczej ją chyba przemienić w księżniczkę tego płazogada. A w supermarkecie, sklepie, sklepiku z tym logiem można kupić kiełbasę w bułce z majonezem lub coś po włożeniu do mikrofali robi się ciepłe i w smaku mniej więcej imituje wyrób kotletopodobny. Tak, bo tam to są rzeczy tanie. Być może rzecz cała ma promować sieci fast foodów, gdzie ceny wszędzie są takie same. Nie wiem, czy o to chodzi, ale gotów jestem coś podobnego podejrzewać. Ci ostatni też mogą na akcji paragonów grozy sporo zarobić. Krytykując akcje z paragonami grozy, nie odnoszę się do osób, które wyjechały na wczasy, od razu to zaznaczam, czy weekend nad morze i rzeczywiście ledwo ten wyjazd spięły finansowo. Nie stać ich na jedzenie w restauracjach albo są oszczędne. O tych ostatnich coś mogę powiedzieć z autopsji. Ale ta kategoria, skoro o autopsji mowa, nie wymachuje paragonami. Po prostu stara się jakoś inaczej gospodarować. Może rzeczywiście korzysta z owych supermarketów. Posiłki zaś przyrządza w zapleczach kuchennych gospodarstw agroturystycznych czy hotelików, które takowe zapewniają. Bywa. Każdy powinien postępować według swoich możliwości, ale pamiętajmy, nie dajmy się zwariować, bo to szkodzi wszystkim. Także w czasie urlopu, jeżeli ktoś jeszcze na takowym przebywa, to życzę dobrej pogody. Dziękuję bardzo.